dużo jest rzeczy w pewnym sensie tak... Mamy trochę poczucie, że bijemy głową o ścianę, bo dużo tych rzeczy już zostało zdecydowane i teraz szukamy rozwiązań. Gratulacje, Iga. Chciałem zapytać, czy dzięki tej formule fazy grupowej, do tego trzeciego meczu możesz podejść na takim większym luzie, to zmienia jakoś podejście? Szczerze mówiąc, ja każdy mecz chcę wygrać, więc zawsze skoncentruję się po prostu na tym, co zrobić, żeby zagrać go jak najlepiej. Myślę, że mimo wszystko warto jest w tej fazie grupowej zagrać jak najlepiej i nie mieć też potknięć, bo jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że w trakcie turnieju, dochodząc do tych dalszych faz, raczej każdy mecz gramy coraz lepiej i dzięki temu jakby wygrywamy, więc raczej nie będę do niego podchodzić później, skoncentruję się tak jak zawsze, żeby też nie wypadać z żadnego rytmu i właśnie myślę, że jakbym podeszła do tego inaczej, to trochę byłoby to troszkę nieprofesjonalne, bo po prostu nigdy nie wiadomo, jaki to może mieć wpływ na takie późniejsze nastawienie albo późniejszą formę, ale też z drugiej strony nie wiem, jak wygląda liczba punktów w naszej drużynie, ale często jest tak chyba, że dużo trzy zawodniczki mają 2-1 i jedna ma 0-3, więc warto jest mimo wszystko wygrać ten ostatni mecz, żeby mieć zapewnione wejście. I drugie pytanie, w tej angielskiej części powiedziałaś, że ten sezon był bardzo intensywny. Chciałem zapytać o plany, jakie są plany po sezonie, bo podejrzewam, że już zaplanowałaś jakieś urlopy, jakieś czasy. Czy tutaj skorzystasz z urlopów turystyki? Nie, będę bliżej Europy, żeby też już przejść od Langa i przygotować się do tego, żeby w jak najlepszej formie wejść na pre-season, żeby już właśnie nie walczyć z żadnymi jetlagami, więc będę miała 10 dni wakacji i generalnie będą bardzo szczerze, że znać się na to czas, bo właśnie tak jak mówię, ten kalendarz jest cały czas w pewnym sensie wydłużany. Też to nie jest tak, że my zaczynamy w styczniu, tylko ja już wyjeżdżam z domu trenować do Abu Dhabi albo do Dubaju w połowie grudnia i pierwsze mecze na United Cupie też zagramy jeszcze w grudniu właściwie, więc sezon zaczyna się wcześniej i warto jednak jest trochę odpocząć i znaleźć czas na chwilę przerwy. Cześć, Igo. Gratulacje za dzisiejszy występ. Chciałem dopytać to, o czym mówiłaś w angielskiej części na temat tej sytuacji w WTA. Czy możesz sobie wyobrazić, że połączenie tej organizacji z męską organizacją tenisową coś w tej sytuacji pomoże? I czy to, co powiedziałaś, czy w jakiś sposób to oddziaływanie zawodnicze takich jak ty, czy wy coś próbujecie z tym zrobić konkretnie? Ale z czym? No, z tą sytuacją, która na przykład ze zmianą kalendarza na przyszły rok i z tymi zmianami przyszły, tak naprawdę to jest... Bardzo mocno próbujemy, tylko niestety nie mamy czasami realnego przełożenia na to, co się dzieje, bo nie jesteśmy w zarządzie, nie jesteśmy na wszystkich spotkaniach, gdzie te decyzje są, albo właściwie były bez naszej wiedzy podejmowane. I największym problemem jest, myślę, brak komunikacji i to, że my przed US Open były spotkania z najlepszymi zawodniczkami i po prostu zostało nam powiedziane, co zostanie wprowadzone i jak to będzie wyglądało bez żadnego, nie wiem, głosowania, wcześniejszego maila odnośnie planów. I myślę, że to jest taka rzecz, która najbardziej nas frustruje, bo my jesteśmy tymi zawodniczkami, które faktycznie będą musiały to robić. I my uczestniczymy właściwie przez cały rok w turze, który jest bardzo obciążający i dodając kolejne obciążenia, to jest w ogóle wbrew wszystkim też czasami zasadom, które są odobrane do WTA się kieruje, więc bardzo próbujemy mieć wpływ. Dużo jest rzeczy w pewnym sensie tak... Mamy trochę poczucie, że bijemy głową o ścianę, bo dużo tych rzeczy już zostało zdecydowane i teraz szukamy rozwiązań, jak jednak możemy dojść do jakiegoś kompromisu. Przede wszystkim fajnie było, jakby WTA w czymkolwiek się dzieliło z nami wcześniej, zanim podejmą decyzję i to już ustaliliśmy i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości, bo niby jest to organizacja zawodniczek, ale właśnie zawodniczki nie do końca mają wpływ. Też wszystkie jesteśmy mimo wszystko indywidualnymi sportowcami, więc
Więc trochę zajęło czasu, żebyśmy się zebrały w jedną grupę, prawda? Ale to się wydarzyło, bo po prostu wiemy, że te decyzje są, będą negatywnie wpływały na nasze zdrowie. I tylko uzupełnienie tego pytania, czy myślisz, że połączenie z męską organizacją w tym może w tym pomóc? Nie wiem. Szczerze mówiąc, to jest już bardziej pytanie biznesowe, a niekoniecznie o to, co my będziemy robiły na korcie. Więc, więc nie wiem, bo to musiałabym naprawdę wziąć przy liczbach, zobaczyć, nie wiem, sponsorów, zobaczyć, jakie są wyniki. Też co my jako sama organizacja WTA możemy zrobić, mimo wszystko, żeby być silniejsi i żeby też oni zaczęli nas trochę lepiej marketingowo, kolokwialnie mówiąc, sprzedawać. I myślę, że jest tutaj pole do poprawy, na razie niezależnie jakby od męskiego tenisa, ale wiadomo, że męski tenis pokazuje nam, jaki jest potencjał. Okay, one more up the back, just behind me. Yeah, last one. Gratulacje, Iga. Tylko ostatnie pytanie, to chciałem cię zapytać, czy jesteś sobie w stanie przypomnieć jakiś mecz z swojej przeszłości, mam wrażenie, rzeczy odległej, w którym grałabyś w tak dziwnych warunkach jak dzisiaj? Jakim słowem byś te warunki określiła? I taka druga część właściwie jest taka, bo wiemy, że jesteś osobą dość empatyczną, co innego jak po prostu dominujesz kogoś, no, a co innego jak ktoś po drugiej stronie siatki ma tak ogromne problemy ze swoją grą, po prostu ze sobą, z warunkami. Czy udaje się tę empatię tak po prostu wyłączyć, bo biznes as usual, czy jednak ten... Nie, raczej biznes as usual, to tutaj już przerwę, bo no, na takim etapie i w tak ważnym turnieju mimo wszystko, no też to nie jest tak, że jakby wygrałam 6-0. W drugim secie właściwie byłam cały czas w skarpatach i ja musiałam nadrabiać, więc raczej po prostu staram się skorzystać z okazji i no nie było żadnych takich myśli, które by mnie rozproszyły, jeśli chodzi o to. A jeśli chodzi o warunki, to no tutaj dużo jest rzeczy, na które organizacja turnieju ma wcześniejszy wpływ, typu na przykład sam kort i jego równość, bo faktycznie piłka czasami odbija się bardzo nierówno i chcę to wprost powiedzieć, bo też wiem, że wszystkie dziewczyny o tym mówią, piszą na social mediach. Ja raczej staram się skoncentrować po prostu na tym, żeby sobie jak najlepiej z tym poradzić, ale są rzeczy, na które mamy wpływ, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, typu wiatr, chociaż to też jest, to też było do przewidzenia, jeśli chodzi o tą porę roku i lokalizację. I jakby miałam porównać, no to szczerze nie porównałabym tego z niczym, bo co jakby było też zamieszanie dookoła tego turnieju jest niepowtarzalne, ale też bardzo mocno wiało po prostu na niektórych meczach w Cincinnati i w Doha w tym roku.